ludziska, z tej strony Kinga. Wróciłam już z wakacji i nadszedł czas na obiecany odcinek o AliExpress. Wiem, jak bardzo znana jest ta strona i jak bardzo potrafi kusić swoimi cenami. Można tam trafić na perełki dosłownie za grosze, a czasami nadziać się na niezłe buble. Zamówiliśmy naprawdę sporo ciekawych rzeczy i mam nadzieję, że dzięki temu filmowi wasze zakupy również będą udane. No i nie wyrzucicie pieniędzy w błoto. Jeśli chcecie więcej tego typu materiałów, to pamiętajcie, żeby dać lajka i zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco i nie ominąć żadnego odcinka. Na początek pisaki. Wiecie, ile potrafi czasami kosztować taki mega precyzyjny pisak, na przykład 0,05? W Polsce zazwyczaj od 5 zł w górę. A na AliExpress znalazłam ofertę, która jest za, uwaga, 2,97 i zaopatrzyłam się w parę takich sztuk, bo cena jest śmiesznie niska. Przy pracy nimi nie odczułam żadnej różnicy jakości, a korzystałam do tej pory z Mikrona, który w Polsce można dostać chyba najtaniej za 7 zł, więc naprawdę ta oferta na AliExpress potrafi być niesamowitą oszczędnością dla każdego twórcy, więc warto zrobić sobie mały zapas. Oczywiście wysyłka w przypadku pisaków z Chin była całkowicie darmowa, a w Polsce, jak wiadomo, trzeba jeszcze doliczyć koszty wysyłki. Więc taki Mikron wychodzi niesamowicie drogo i kompletnie się nie opłaca. A idź. Ale chwileczkę, zostańmy jeszcze przy tematyce pisaków. Te tanie pisaki mają bardzo przeciętny biurowy wygląd, a jak wiadomo, AliExpress słynie z różnych dziwactw i dzięki błogosławieństwu Alfika zaopatrzyliśmy się w świetne długopisy z motywem króliczka na marchewce, które kosztowały niecałe 3 zł. Początkowo myślałam, że to będą takie zwykłe niebieskie długopisy, jednak bardzo się myliłam. Nie dość, że końcówka jest czarna, to do tego niesamowicie cienka. Prawie tak jak w Mikronach. Słuchajcie, ja się dosłownie w nich zakochałam. Używam ich non-stop. Zwłaszcza kiedy mam do podkreślenia coś drobnego, ciemnego i wymaga to oczywiście precyzji. Najczęściej są to oczy. Ale oczywiście sprawdzą się również do innych partii rysunku. Kompletnie nie spodziewałam się, że wykorzystam go do celów rysunkowych. Strzał w dziesiątkę. Kolejna rzecz, która jest bardzo przydatna, a w Polsce bywa ciężko dostępna, jeśli już jest, to bywa kosztowna, to oczywiście przedłużka do kredek i ołówków. Aż mi oczy wyszły z orbit, jak znalazłam taką na AliExpress za około 2 zł. Musiałam ją mieć. Tutaj jednak mam dobrą i złą wiadomość. Otóż jedna strona tej przedłużki przeznaczona jest do typowej średnicy 7 mm, co oznacza, że do Prismacolor jest idealna i oczywiście używam jej cały czas. Do tego bardzo dobrze leży w dłoni. Jednak druga strona jest już szersza i dość nietypowa. Tak właściwie to nie wiem, do czego ona by się sprawdziła. Żadna z tych stron niestety nie pasuje do kredek Kalendarz Luminance. Tam, gdzie jest 7 mm nie wchodzi, a z tej drugiej strony wypada. Taki peszek. No dobra, byłoby chyba dziwnie, gdybym nie wspomniała o gumkach do ścierania. Myślicie, że kupiłam jedną albo dwie? Tak. Gumki, gumki, jeszcze raz gumki. Dużo gumek. Nie mam zielonego pojęcia, po co mi ich aż tyle. Wiadomo, że wybór jest przeolbrzymi, można kupić tanie lub nie, jednak te, które chciałabym wam zaprezentować, to gumki elektryczne. Najtaniej znalazłam za około 7,50 i ta przy okazji ma naprawdę sporo wkładu. Jednak na co dzień korzystam właśnie z tej. Ta jest już troszkę droższa, ponieważ kosztuje ona 15,50, ale i tak jest tańsza niż gumki elektryczne, które możecie znaleźć w Polsce. Jej głównym atutem jest możliwość zmiany końcówki na cieńszą. Ja oczywiście korzystam z tej najcieńszej, jest ona niesamowicie przydatna. Testowałam ją na Pokemonach, a teraz używam jej cały czas. Świetnie sprawdza się do drobnych elementów, na przykład włosa, futra, efektów itd. To teraz może czas na niesamowity gadżet. Zaprezentuję wam zakładkę.
kształcie dupki. A tak na serio, kupiliśmy ją, ponieważ Markowi się spodobała i tyle. Tak, wydaliśmy 6,33 na coś, co jest dla nas kompletnie bezużyteczne, ale fajnie wygląda. Popatrzcie tylko, ma nawet bimbałki. Taka dbałość o szczegóły. Ale żeby nie było, całość jest gumowa, dobrze wykonana, więc nie najgorzej. W zamówieniu oczywiście nie mogło zabraknąć strugaczki na kortkę. Ta w szacie graficznej arbuza jest dla niektórych pewnie już bardzo dobrze znana i kosztowała prawie 18 zł. Korzystam z niej cały czas, naprawdę na nią nie narzekam, bo świetnie mi się sprawdziła, ale niestety cierpi na to samo co przedłużka. Prismakolor mogę strugać, ponieważ mają 7 mm średnicy, ale karandasz już jest za duże i niby wchodzi, ale nie struga. No niestety. Za to ten gadżet to naprawdę coś ciekawego. Jest to taki klips, który możecie przypiąć na przykład do mebla. Mamy tutaj coś w rodzaju tarki i kieszonkę, do której mają wpadać okruchy, tak żeby właśnie zachować czystość i nic nie leciało nam na ziemię. Mając to przy sobie, możemy cały czas ostrzyć końcówki ołówków czy kredek. Jest to naprawdę bardzo wygodny gadżet, jednak nie najtańszy i nie jakiś niezbędny, ponieważ to samo możecie zrobić mając zwykły papier ścierny. I tutaj już musicie sami podjąć decyzję, czy jest on dla was na tyle fajny i chcecie wydać na niego pieniądze, żeby go mieć, czy sobie zaoszczędzicie i po prostu będziecie korzystać z papieru ściernego. Biały żylopis w detalicznych rysunkach to wręcz podstawa i szukanie tego jedynego najlepszego może być dość kosztowne. Dlatego również i to musieliśmy zamówić z AliExpress do kolejnych testów. Kosztował niecałe 3 zł i działa właściwie tak jak każdy inny. Nie wiem jednak, jak sprawdzi się na innych powierzchniach czy markerach. Jak widać, na warstwie kredek świetnie daje radę. Miejscami może nie być jakoś strasznie intensywny, ale przynajmniej nie robi się żółty, tak jak to jest w przypadku pilota. Kolejna rzecz będzie dość nietypowa, ponieważ chciałabym wam pokazać naparstek na palec. Jeśli ktoś z was czasami ma problemy z środkowym palcem, że po prostu was boli, kiedy rysujecie kredkami, a dzięki takiemu naparstkowi będziemy czuć się bardziej komfortowo i będziemy mogli dłużej rysować. Tylko wybierajcie większy rozmiar. Mimo wszystko, nawet jeśli macie drobne palce, to lepiej mieć luz niż ścisk. Na koniec zostały mi ołówki. Tutaj jestem naprawdę średnio zadowolona. Też dlatego, ponieważ na zdjęciach prezentował się naprawdę bosko. Nawet przez chwilę zastanawiałam się, czy nie jest on cały metalowy. Jednak to, co mi przyszło, no niestety, leciutki ołóweczek wykonany z bardzo taniego plastiku i na żywo już nie prezentuje się tak dobrze. Mimo że ludzie w komentarzach byli dosłownie zachwyceni tym produktem, ale ja wiem, że można byłoby wykonać go znacznie lepiej. Tym bardziej, że rysik jest dosłownie tragiczny. Taki najgorszy z najgorszych. Rysiki w ogóle mają jakiś problem, ponieważ ten sam problem spotkał mnie przy tym ołówku automatycznym. Jak widać, skład już klasyczny, 0,5 i jedynie z czego jestem zadowolona, to z wyglądu. I za tą cenę spokojnie w Polsce można kupić ołówek automatyczny ze znacznie lepszym rysikiem. Bym zapomniała, skoro mamy już tyle przyborów, to warto byłoby gdzieś się schować. Piórników jest tak wiele, że ciężko było mi się zdecydować. Postawiłam więc na taki bajerancki, przezroczysty piórnik, który kupiłam dawno, dawno temu. To w ogóle był mój pierwszy w życiu zakup na AliExpress i jestem z niego strasznie zadowolona. Zresztą wybrałam taki ze względu na czystość, ponieważ bardzo łatwo się go myje. To teraz czas na coś dla osób zakochanych w tworzeniu grafik na iPadzie. Niestety te produkty nie są dostępne na AliExpress, ale spokojnie możecie je kupić w dużych chińskich sklepach wysyłkowych. Nic wyszukanego, parę kabli bardzo dobrej jakości i ładowarki.
zakup na zapas, bo Apple'owe wersje szybko się psują, a te ponad są bardzo wytrzymałe. To tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że rzeczy, które Wam przedstawiłam, były dla Was ciekawe. Napiszcie w komentarzu, które Wam najbardziej się spodobały i co chcielibyście, żebyśmy przetestowali w najbliższej przyszłości. Ja życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia do następnego odcinka w niedzielę po godzinie 16. Pa!